jest Katarzyna Stefanów, organizatorka całego pięknego wydarzenia. Witam Cię, Kasiu, bardzo serdecznie. Witam. Kasiu, powiedziałaś na zakończenie, że Twoje marzenie właśnie się spełniło. Czy ciężko było je zrealizować? Bardzo ciężko, gdyż człowiek tak długo marzył i marzył i marzył i przeważnie są to zawsze tylko marzenia i rzadko się marzenia spełniają, ale no jestem żywym dowodem, że jednak trzeba być cierpliwym, trzeba naprawdę dążyć do celu, bo one się spełniają i trzeba ciężko nad nimi pracować, ale jednak się spełniają. Kiedy w Twojej głowie zrodził się pomysł połączenia tych dwóch niezwykłych kolekcji? Ja byłam zawsze fanem Gianniego Versace, on jest do dzisiaj moją inspiracją, cały dom mody Versace i przez to, przez współpracę z ambasadą, gdzie chodziło to o wsparcie kultury włoskiej, do której należy również zdecydowanie moda, chciałam pokazać ikony przyszłości i ikony przyszłości. Do tego należy Gianni Versace jako ikona przyszłości i Salvatore zdecydowanie jest ikoną, moim ikoną przyszłości. Powiedz mi proszę, czy w kolekcjach znalazłaś coś, co mogłabyś na siebie włożyć? Wszystko. Wszystko. Ja kocham wszystko, co ma wzory, jest duże bling bling, jak kobieta, pink, uwielbiam. Ja dużo, dużo powiedziałam, że zabiorę z jego kolekcji. Czego Twoim zdaniem brakuje na polskich ulicach, jeśli chodzi o stylizację? Właśnie czegoś takiego, co widzieliśmy na dzisiejszym pokazie. Pewności pokazania, miksowania kolorów, wzorów, bo u Włochów to jest po prostu w krwi, a u nas my jesteśmy bardzo, może nie ekstrawagancji, bardziej klasyczni, a ja uwielbiam ekstrawagancję. Mi się zdaje, że ludzie po prostu boją się bawić się kolorami, wzorami, właśnie różnymi miksami. Czy masz w zanadrzu jakieś kolejne projekty, które aktualnie realizujesz? Tak, my startujemy z Berlinem Fashion Weekiem niedługo i również chcemy przedstawić kolekcję Tom Versace podczas tego Berlina Fashion Week. No a później jest Mediolan Fashion Week we wrześniu, czyli tam znowu powtórna współpraca z Salvatore. Czy myślisz, że Polska, Warszawa ma szansę stać się drugą stolicą mody, czy raczej nie mamy na to szans? Po tym, co ja przeżyłam, tak naprawdę to będzie, jest bardzo trudno, pomimo że wierzyłam w to, i mi się zdaje, że być może musi nadejść drobna chwila przerwy, żeby znowu coś nowego się mogło narodzić i żeby to można było zrealizować. To w takim razie trzymamy kciuki za realizację wszystkich przedsięwzięć i kolejnych marzeń. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.